Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Najmilsi, o co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Porozmawiajmy o wyrzutach sumienia. Każdy z nas ma wyrzuty sumienia, miał lub będzie miał, ponieważ jesteśmy grzesznikami. I Bóg przez wyrzuty sumienia mówi do nas. Chce nas zawrócić ze złej drogi i chce nam błogosławić. Chce nas uzdrawiać, leczyć nasze choroby, nasze słabości. Chce głosić nam Słowo Boże, Słowo, które ma moc nas zbawić. I jest duża zależność między tym, co my robimy z naszymi wyrzutami sumienia, a tym, czy Bóg nam błogosławi, czy nie. O tym mówi dzisiaj święty Jan Apostoł w pierwszym liście. Dzisiaj spotkałem dwóch mężczyzn. Wracałem z mszy świętej i myślałem właśnie o wyrzutach sumienia. No i idą tacy dwaj weseli panowie, głośni, śpiewają jakieś sprośne piosenki. Było ich słychać już z daleka. Widać, że są na bani. No i tak podchodzę do nich, mijamy się i tak zatrzymałem się, mówię: panowie, proszę was, nie pijcie. Nie pijcie, bo Bóg was kocha. I ten człowiek jeden się tak zatrzymał i mówi: a ja cię znam. Ty grasz na gitarze i śpiewasz o Jezusie. Tak sobie myślę, kiedy ja śpiewałem o Jezusie i ten człowiek mnie widział. I on mi przypomniał, przepraszam, jak widział mnie kiedyś w tunelu w Koszalinie przy dworcu głównym, jak stałem i grałem na gitarze śpiewając o Jezusie. I pamięta mnie. To było 2 lata temu. On mnie pamięta, ja go już nie pamiętam. I mówię mu: nie pij. Proszę ciebie. Pobłogosławiłem mu, zrobiłem mu znak krzyża. Niech ci Bóg błogosławi. Nie pij po prostu. Bądź wolny od tego alkoholu i przyjmij Jezusa. On poszedł w swoją stronę. I teraz dużo zależy od tego, co on z tym zrobi. Ja jestem jego takim wyrzutem sumienia. Mówię mu: nie pij, nawróć się. A on albo pójdzie za tymi słowami, albo je odrzuci. Kiedy czytamy dzisiaj Ewangelię, to widzimy, jaka jest zależność między przyjęciem pokuty i przyjęciem wyrzutów sumienia, posłuchaniem Boga w nas, a tym, co Bóg chce w naszym życiu zrobić lub tego, czego Bóg nie będzie mógł w naszym życiu zrobić. Kiedy Jezus usłyszał, że Jan został wydany, wrócił do Galilei. Jedno zdanie, a zmienia wszystko. Jan Chrzciciel został uwięziony i z tego powodu Jezus się wycofał, wrócił do Galilei. Galilea na tym zyskała, bo jak jest dalej napisane, Jezus obchodząc całą Galileę, uczył w ich synagogach, głosił wśród ludu dobrą nowinę o królestwie i leczył każdą chorobę i każdą słabość. Natomiast Jerozolima na tym bardzo wiele straciła. Nie chcieli słuchać człowieka, który był takim wyrzutem sumienia. Nie chcieli słuchać Jana Chrzciciela, który przyszedł po to, żeby głosić nawrócenie. Jeden człowiek nie chciał słuchać, Herod. Herod nie chciał posłuchać Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel mówił mu: nie wolno ci mieć tej kobiety za żonę. No ale Herod nie słuchał. Chociaż słuchał, ale nic z tym nie zrobił. Bał się Jana Chrzciciela, miał do niego jakiś szacunek, respekt, ale nic z tym nie zrobił pozytywnego. I kiedy zamknął te wyrzuty sumienia w więzieniu Jana Chrzciciela, to Jezus się wycofał. Jezus nie może błogosławić Jerozolimie, bo Jerozolima nie przyjmuje wyrzutów sumienia, odrzuca je. Co robisz z wyrzutami sumienia? To jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli weźmiesz je na serio i zaczniesz się nad nimi zastanawiać, zaczniesz badać Słowo Boże, zaczniesz patrzeć, co robi Jezus, jak Jezus naucza,
i przez to zaczniesz formować to swoje sumienie, to zobaczysz, że Bóg zacznie ci błogosławić. Zacznie cię uzdrawiać, uzdrawiać twoją niemoc, uzdrawiać twoje relacje, twoje życie duchowe, fizyczne, psychiczne. Wszystko zacznie się zmieniać. Święty Jan Apostoł w pierwszym liście, w trzecim rozdziale pisze takie słowa. Umiłowani, jeśli nasze serce nie oskarża nas, mamy przywilej mówienia do Boga. A jeśli nas oskarża, to nie mamy tego przywileju. Jezus odchodzi wtedy. I o cokolwiek poprosimy, otrzymamy od Niego, bo przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, co u Niego znajduje upodobanie. O cokolwiek poprosisz, stanie się Tobie, tylko wiesz, że otrzymasz, tak mówi Jezus. O cokolwiek poprosicie. Ale pamiętaj o wypełnianiu przykazań. Miej upodobanie w tym, co mówi Jezus. Nie odrzucaj Jezusa, nie odrzucaj wyrzutów sumienia, nie odrzucaj ludzi, którzy ci mówią, robisz coś źle, zrób to lepiej, możesz to zrobić lepiej, zaproś Jezusa do swojego życia. Jeżeli będziemy słuchać naszych wyrzutów sumienia, nie uciekać od nich, to wtedy błogosławieństwo Boże nie ucieknie od nas. Jezus będzie nam błogosławił. Taka jest zależność między tym, co robisz ze swoimi wyrzutami sumienia, a tym, co robi Bóg w twoim życiu. Jeśli odrzucasz pokutę, tak jak to zrobił Herod, bo odrzucił Jana Chrzciciela, który głosił pokutę, to nie jesteś w stanie przyjąć błogosławieństwa, które ma Bóg. On chce ci je dać, ale nie może, ponieważ ty tego nie chcesz. Ty nie chcesz Boga. Ja nie chcę Boga. My nie chcemy Boga. Jeśli odrzucamy wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia są wielkim darem, który pochodzi od Boga. Bóg do nas mówi w naszym sumieniu. Amen. Do zobaczenia jutro, jak Bóg da, z Panem Bogiem i pozdrawiam.